szybciutko nagram, bo Kasieńka pięknie wcina. Pięknie wcina. I nawet proszę, nie Jadek, Asia też wcina. Wcinają tuńczyka. Pięknie, pięknie. Miło popatrzeć na kotki. Obie się ze mną miziają, obie do mnie przyszły. Także wszystko ok. No pokaż buziaka, pokaż. Oj, Majeczka zła na mnie strasznie, bo ją znowu zmaltretowałam. Mamy tutaj takie swoje rytuały, niezbyt dla niej fajne. Naprawdę ją podziwiam, że ona jeszcze do mnie przychodzi. Pokaż to swój pysiu, pokaż, Majunia. Zła troszkę ogonkiem rusza. Tak, Majcia? Majusia? No, o, ona tym pyszczkiem, o zobaczcie, tak właśnie cały czas memła, tak ją tam boli, tak się źle czuje. Coś strasznego, mówię wam. Coś strasznego. No to mówimy teraz wszem i wobec, bo już w kocim pokoju powiedziałam, że ta oto Kasieńka, o, tamta dziewczynka doczeka się już we wtorek, także idealnie, zamiast czekać do połowy maja, to już we wtorek będzie miała zabieg usunięcia bolących ząbków, zrobienia porządku. O, ta piękna kiciunia w jamie ustnej i będzie gotowa, wyszykowana, tylko domku jeszcze będzie trzeba. Takie słońca, zobaczcie. Takie słoneczka. Kochane kiciulki moje. Ona jest taka słodka, Asiulka. Ale Kasia też jest słodziutka, kochana. Naprawdę. Dobrze, to teraz tak. Ty dostaniesz syropek, prawda? Bo ja tu jestem cały czas na gorącej linii. Moja pani doktor i wszyscy inni mają ze mną ciężko, bo ja cały czas piszę, może to, a może to, a co zrobić, a tamto, a siamto, a taki lek, a chrumka, a coś tam. No. I teraz już wiem, że dostaniesz zaraz syropek, poczekaj. No i znowu teraz ujęcie, dziewczynka jedna zjadła, druga dziewczynka wcina. Bardzo, bardzo miło. Zobaczcie, mamy takich mieszkańców tutaj. Nie wiem, czy będzie. O, widać tam na środku. Tu. Są dwa gołąbki, przepiękne. Jakie one są śliczne. Ktoś tam, kto się zna, to pewnie będzie wiedział, jaka to jest odmiana, czy też rasa, trudno mi powiedzieć. Wprawdzie tak siedzą, że ciężko zobaczyć, ale mają białe obręcze wokół szyi, pomarańczowe dzióbki. O, tam może mi się uda jakoś, a już więcej przybliżyć nie mogę niestety. I te gołąbki, bidulki w naszym dachu sobie gdzieś zrobiły między panelami a dachem. Ja nie wiem, czy to jest dobre miejsce, pojęcia nie mam. Oby tylko szybko wychowały te małe i poleciały, bo nie wiem, czy to jest naprawdę dobre miejsce, jak będą upały w lecie. Się usmażą tam. No i tam są właśnie te ptaszynki. Może trochę widać. Chociaż akurat w ogóle nie widać ich dzióbków, bo się teraz zabrały za mycie. Jeden i drugi. O. Troszkę widać. Może to wam wystarczy. Czekajcie, bo ja tu muszę się bawić. O. Już, przepraszam. Gołąbki nie należą do kociego pokoju. Tak? I zajmują tylko mój czas. I kotki biedne, zaniedbane. Tak?
Patrz, hop. No. Ślicznie. Ślicznie, pięknie. Dobrze, my się tu będziemy bawić za Siulką. A potem jeszcze się odezwiemy.